sercu Ameryki Południowej, 3900 metrów nad poziomem morza, archeolodzy odkrywają jedną z tajemnic epoki kamienia. To ktoś wyjątkowy. Czy prehistoryczne kobiety naprawdę były tylko bezwolnymi matkami? Dlaczego mówi się wyłącznie o mężczyznach? A może nasze wyobrażenie o dawnych kobietach jest całkowicie błędne? Przywódca to kto? Mężczyzna. Ale czasy się zmieniają. Dzięki nowej technice archeolożka Clotilde Chamusy podąża tropem naszych dalekich przodków. Ząb jest jak dowód tożsamości. Zgadza się. Czy w prehistorycznych społeczeństwach kobiety odgrywały większą rolę niż sądziliśmy? Możliwe, że był to matriarchat. Randall Haas prowadzi równoległe badania w Ameryce Południowej. Przemieszcza się duża grupa. Jego ustalenia są naprawdę wyjątkowe. Niewiarygodne. Od Francji po granicę Peru. Oto prawdziwa historia kobiet z czasów prehistorii. Kobiety w prehistorii. Czy prehistoryczne kobiety tylko grzecznie czekały, aż mężczyźni wrócą z polowania? A może czynnie w nim uczestniczyły? Czego możemy się dowiedzieć z analizy przedmiotów znalezionych w pochówkach? Dochodzenie zaczynam w paryskim Instytucie Paleontologii Człowieka. To ważny ośrodek badań nad prehistorią, założony na początku XX wieku. Dzień dobry pani Delumle, miło panią poznać. Wzajemnie. Chce mi pani coś pokazać? Tak, chodźmy rzucić okiem. To on. Przedstawiam pani mężczyznę z Monton. Nazwano go tak ponad 100 lat temu. Jaką zagadkę skrywa szkielet sprzed 24 tysięcy lat? Odkryto go w roku 1872 w jaskini nieopodal Monton. Archeolodzy byli zdumieni. Do grobu złożono rzadko spotykane obiekty. Krzemienne ostrza, szydło z kości końskiej i kilkadziesiąt morskich muszli. Część przednia i część boczna. Niesamowite, ile godzin musiało trwać wykonanie tego czepka. Zgadza się, czyli to ktoś ważny. Przywódca? Zapewne, albo ktoś kochany. A jak przywódca to kto? Mężczyzna. Clotilde i Marie Antoinette poddają oględzinom kość miedniczną. U kobiet jest ona szersza, u mężczyzn znacznie węższa. Nikt przed Marie Antoinette de Limly nie badał mężczyzny z Monton pod tym kątem. Lewe biodro, czyli lewa część miednicy. A w tym miejscu jest staw. Krawędzie są ustawione pod kątem rozwartym. U mężczyzny byłby to raczej kąt ostry. Jesteśmy więc zmuszone uznać, że to z pewnością szkielet kobiety. XIX-wieczni naukowcy byli w błędzie. Mężczyzna z Monton jest od teraz damą z kawiją. Mogła to być księżniczka albo szamanka. Tak troskliwy pochówek wskazuje na kogoś ważnego, czyli prehistoryczne kobiety nie zawsze były uległe i bierne. Współczesna nauka pozwoli nam dokonać dalszych zdumiewających odkryć. Dziesięć tysięcy kilometrów od Paryża amerykański archeolog Randall Haas
podąża tropem prehistorycznych mieszkańców płaskowyżu Altiplano, ponad 3900 metrów powyżej poziomu morza. Ci ludzie zasiedlali płaskowyż ponad 10 tysięcy lat temu. Andy Wysokie to świetny obszar do badań antropologicznych. Chłodny i pozbawiony zasobów naturalnych, a poza tym ubogi w tlen. Dlatego w tych trudnych warunkach można badać ludzkie zdolności adaptacyjne. Na stanowisku Willamaya Padja na ziemi Aymarów Virginia, Peruwianka z zespołu Randala, wypatrzyła ślady prehistorycznych ludzi. To było wyryte w skale. Działał tu człowiek prehistoryczny. To nie koniec niespodzianek. W roku 2018 Has odkrył 6 pochówków, prawdopodobnie liczących od 6 do 11 tysięcy lat. Nieoceniona okazała się tu ekspertyza Jamesa Watsona, specjalisty w zakresie bioarcheologii. Jeden z pochówków szczególnie go zaintrygował. Pogrzebana tu osoba otrzymała przydomek Willa. Tutaj był pochówek WMP-6. Kilkadziesiąt centymetrów od czaszki znaleziono 24 równo ułożone przedmioty. Noże, drapacze z grzebła, czerwoną ochrę i doskonale zachowane groty strzał. Służyły do polowania? Jesteśmy tego pewni. Znaleźliśmy bardzo dużo kości zwierzęcych. Obecność broni łowieckiej w grobie wskazuje, że był to myśliwy. Fakt, że pochowano go z tak dużą liczbą narzędzi, podpowiada nam, że ten człowiek cieszył się dużym szacunkiem społeczności. To ktoś wyjątkowy. Jaka jest tajemnica pochowanej osoby? To mężczyzna czy kobieta? Jim spróbuje to ustalić, przyglądając się kościom. Randall jedzie tymczasem na północ, na terytorium potomków Willi, plemienia Quechua. Rokrocznie organizuje się tu czakku, tradycyjne polowanie na zwierzęta, będące andyjskim endemitem. Wikunie. Takie same wikunie, jak ich szczątki znaleziono w pobliżu pochówku Willi. Tam przemieszcza się duże stado, ponad 50 zwierząt. A tam jest następne. Sznur trzeba rozciągnąć starannie. Quechua łapią wikunie, tworząc wielki łańcuch. Następnie spędzają zwierzęta w stronę wsi. Wiemy, że tę taktykę stosowali na przykład Inkowie. Aymarowie też ją znali od kilkuset lat. Jesteśmy więc pewni, że dawni mieszkańcy Altiplano stosowali ją przynajmniej czasami. Wikunie są pod ochroną. Dziś już ich się nie zabija, tylko strzyże. Ale Randall zwraca uwagę na coś innego. Zauważyłem dziś coś ciekawego. Uderzyło mnie to pierwszy raz. Nawet najmniejsze dzieci są noszone przez matki na plecach. Czyli macierzyństwo nie przeszkadza uczestniczyć w odławianiu zwierząt. Skoro w tej części świata polowali nie tylko mężczyźni, czy w klanie Willi było tak samo? Dwieście kilometrów dalej, Puno nad jeziorem Titicaca. Randall i Virginia wracają do swojej pracowni. Jim nadal jest zajęty kośćmi. Pracujesz nad szkieletem numer 6? Co odkryłeś?
Zęby są we względnie niezłym stanie. Niesamowite jest to, że korzeń jeszcze się formował. W mojej ocenie ten człowiek miał od 17 do 19 lat. A co zdradzi nam kość udowa Willy? Ciekawa rzecz. Kości udowe są niesłychanie drobne, a poza tym nieszczególnie mocne. Mimo że nie mamy zbyt wielu dowodów, stawiałbym, że była to osoba płci żeńskiej. Naprawdę? Zaskakujące. Więc nasz myśliwy byłby tak naprawdę kobietą? Tak. Dopuszczasz możliwość, że to jednak mężczyzna? Oczywiście. W każdej populacji są różni ludzie, w tym również nader drobni mężczyźni. Ale te kości są o wiele drobniejsze od wszystkich innych. To nie tylko kobiece spektrum wielkości, ale też jego dolna granica. Ustalenia Jamesa zaskakują. Prehistoryczne kobiety mogły uczestniczyć w polowaniach. Wieść obiega światową społeczność naukowców. Zaintrygowana Clotilde kontaktuje się z Randallem. Jim Watson poinformował mnie, że szkielet WMP-6 to prawdopodobnie kobieta. Nie jest zbyt dobrze zachowany, więc nie liczę, że sprawdzi się tu analiza DNA. Mamy za to świetnie zachowane zęby. Po zbadaniu szkliwa będzie zapewne można określić płeć tej osoby. Cała nadzieja w zębach, Willy. Czy podejrzenia Jamesa się potwierdzą? Proszę. Randall Haas podejrzewa, że znalazł szczątki prehistorycznej myśliwej. Clotilde Chomissy zastanawia się, czy archeolodzy w ogóle uwzględniali dawniej taką możliwość. Specjaliści z paryskiego Instytutu Paleontologii Człowieka pracują nad tą kwestią od lat. Między innymi Marilyn Patumatis, z którą jestem umówiona. Patumatis jest specjalistką od prehistorii i archeozoologii. Jestem tu pierwszy raz. Robi wrażenie. Najstarsze z zebranych tu eksponatów mają prawie 70 milionów lat. Australopitek. Ten sam gatunek, co słynna Lucy. Lucy, szkielet sprzed 3 200 000 lat, długo uchodził za szczątki naszej pramatki. Ale najnowsze badania podały w wątpliwość, czy rzeczywiście była to kobieta. Nawet kompletne szkielety są zwykle słabo zachowane. Trudno orzec, jakiej płci był dany człowiek. W 60% przypadków nie mamy pojęcia. W 60% nie uznaje się ich z góry za mężczyzn, nie da się określić ich płci. Co w większości przypadków nie przeszkadzało naukowcom przypisywać im płci męskiej. Oczywiście, zwykle w oparciu o kryteria niezgodne z naszym współczesnym pojęciem o prehistorii, na przykład gęstość kości. Im wyższa, tym większe było prawdopodobieństwo, że szkielet zostanie uznany za męski. Dziś dobrze wiemy, że, szczególnie w przypadku Neandertalczyka, kości kobiece miały bardzo dużą gęstość. Dlaczego specjaliści lekceważyli prehistoryczne kobiety? Clotilde znajdzie odpowiedź w tej bibliotece pełnej prac XIX-wiecznych pionierów badań nad prehistorią. It's...
Kim byli ci badacze? Kim byli? Nauczycielami, lekarzami, duchownymi. Kultura judeochrześcijańska miała ogromny wpływ na ich pracę. A nie da się powiedzieć, żeby kanon tej kultury szczególnie cenił płeć żeńską. Medycy pisali, że kobiety są głupsze, słabsze i mają skłonność do histerii. Rodzinę prehistoryczną wyobrażano sobie na podstawie dobrze znanego modelu. Mężczyzna zdobywa żywność, a kobieta pozostaje z tyłu przy dzieciach. Kobietom z jaskiń przypisywano więc pozycję typową dla XIX-wiecznej rodziny. Dlatego zdaniem tych ludzi w pradawnych społeczeństwach kobiety nie były ważne. Badania nad prehistorią były zdominowane przez mężczyzn, a to wypaczyło narrację o naszych początkach. Czy polowania, wyrób narzędzi, a nawet tworzenie malowideł naskalnych naprawdę było wyłącznie domeną mężczyzn? Jadę do Cabrerets na południu Francji. Czeka tam na mnie Jacques Jobert, specjalista od sztuki naskalnej. Od dawna chciałam odwiedzić to miejsce związane z rolą kobiet w prehistorii. Jakie piękne! Jaskinia Peshmerga, odkryta w roku 1922, była w użytku od 30 do 13 tysięcy lat temu. Jej ściany zdobi 800 malowideł i rytów. Jedno z dzieł szczególnie frapuje Jacques'a Joberta. Wizerunek dwóch koni jest niesłychanie wyrazisty. Podąża za naturalnym kształtem skały. To, co wygląda jak rzeźba, jest tak naprawdę formą naturalną. Artysta namalował tu konia z rozmysłem. Clotilde dostrzega pewien szczegół. Ludzkie dłonie wykorzystano tu jako szablon. To coś, co występuje u wszystkich dawnych społeczeństw. Interpretacje są bardzo różne. W tym wypadku konie, jakakolwiek byłaby ich rola w mitologii tej grupy, są jakby więźniami ludzkich rąk. A czyje to ręce? Wiemy z pewnością, że był to jeden człowiek. Nie potrafimy orzec jakiej płci. Możemy tylko stwierdzić, że był to ktoś raczej mocnej budowy. Odrysy dłoni nie zdradziły swoich sekretów. Pierwszą wskazówką mogą być ślady kciuka. Tu jest podobnie, ale mamy tylko kciuk. Zgięty? Mniej więcej w ten sposób, ale o wiele bardziej. W takiej pozycji przykładano je do muru. To dość trudne. Niewykluczone, że w grę wchodzi elastyczność ścięgien, która u kobiet i nastolatków jest znacznie większa niż u dorosłych mężczyzn. Być może to wskazówka, że mamy do czynienia z kobietą. Dla Clotilde to ważna poszlaka. Możliwe, że wśród pierwszych artystów były również kobiety. Tymczasem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis Randall Haas chce ustalić, czy Willa, szkielet znaleziony w Peru, to szczątki mężczyzny czy kobiety. Hey, Tammy. To próbki ze stanowiska Willa Maya, o których wspominałem. Tammy Buonasera jest specjalistką od archeochemii i proteomiki, dziedziny zajmującej się badaniem białek bardziej niż DNA odpornych na działanie czasu i obecnych w szkliwie zębów. Zdaje się, że jest go dość dużo. Możemy wyekstrahować białko i określić, czy to mężczyzna, czy kobieta. Świetnie. Tammy szuka konkretnego białka. Amelogeniny. Występuje ona w dwóch izoformach. X i Y.
Jak dokładna jest ta metoda? Istnieje ryzyko, że błędnie rozpoznamy płeć? Amelogenina X występuje u wszystkich, ale Y tylko u mężczyzn. Jeśli ją znajdziemy, będziemy mieć pewność, że to mężczyzna. Znajdując tylko amelogeninę X, nie możemy jednak wykluczyć, że przegapiliśmy Y. Możliwe jest więc błędne uznanie mężczyzny za kobietę, ale mając dostatecznie dużą próbkę, można z dużą pewnością stwierdzić nieobecność amelogeniny Y. Spada prawdopodobieństwo, że się ją przypadkiem przegapiło. Tak. Tammy poddaje szkliwość zębów Willy analizie urządzeniem do spektrometrii mas. Ma nadzieję, że znajdzie dostateczną ilość amelogeniny. Willa, mężczyzna czy kobieta? Oczekując na wynik analizy, Randall ogląda broń, jakiej używano 9000 lat temu. Młody naukowiec Caleb Chen stworzył replikę włóczni. Podejrzewamy, że prehistoryczni myśliwi stosowali broń miotaną z nasadą, na której osadzali grot. Tak to wygląda. Ostrze przymocowane jest do tego mniejszego drzewca. Prawdopodobnie czymś takim posługiwali się dawni łowcy-zbieracze. Człowiek pierwotny posługiwał się urządzeniem wykonanym z drewna i kości, miotaczem oszczepów. Jednego nie pojmowałem, jak kości wielbłądowatych mogły służyć za miotacze oszczepów. Teraz dzięki twojej kopii widzę, że ten rowek może stanowić bardzo skuteczną prowadnicę, a wyrostek styka się z drzewcem. Przekonajmy się, jak to działa. Caleb jest 15 metrów od celu. Trafia bez trudu. Dobrze. Miotacz oszczepów Atlatl działa jak prosta dźwignia. Dzięki niemu miotanie broni z dużą siłą nie wymaga od myśliwego szczególnej krzepy. Ładnie. Możemy sobie wyrobić jakieś pojęcie o tym, jak 9000 lat temu mogło wyglądać polowanie. Nie trudno zresztą byłoby dojść do wprawy. Tą techniką mogli się posługiwać już ludzie dość młodzi. Na pewno również kobiety w wieku przedreprodukcyjnym. Osoby obu płci mogły więc z równym powodzeniem używać miotacza oszczepów. To urządzenie pozwalało kobietom polować. Czyżby Randall był coraz bliżej odpowiedzi? W Narodowym Muzeum Archeologicznym w Saint-Germain-en-Laye Clotilde rozmawia z archeologiem Aurelianem Simonetem, ekspertem od tak zwanych Venus. Są to posążki mogące stanowić wskazówkę odnośnie do roli kobiet w poszczególnych klanach. Ta figurka jest naprawdę interesująca. Niektórzy dopatrują się w niej formy męskiej. A ta? Wypustka symbolizuje głowę noworodka. Mamy tu więc wyobrażenie ostatniej fazy porodu. W Europie znaleziono ponad 250 paleolitycznych figurek z dużymi piersiami, obfitym brzuchem i wydatną wulwą. Historycy od dawna głowią się nad ich znaczeniem. Główna kustoszka muzeum, Katrin Schwab, chce pokazać Clotilde Venus z Cirei. Ważną wskazówką może tu być pewien drobny szczegół. Jak widać, między nogami wyżłobiono otwór. Możliwe, że noszono tę figurkę na szyi. Mnie najbardziej zaciekawiła jedna interpretacja. Takie obiekty miały rzekomo chronić kobiety w ciąży. Czyli to amulet? Właśnie tak, amulet ochronny.
Bezpieczny poród miał kluczowe znaczenie dla przetrwania grupy. Fakt, że takie figurki istnieją, zmusza nas do zadawania pytań o rolę kobiet w tych społecznościach. Kto mógł być matriarchat? Same te przedmioty nasuwają takie skojarzenia. Matriarchat nie jest antytezą patriarchatu. Nie mówimy o systemie, w którym kobiety zdominowały mężczyzn. To raczej egalitarne społeczeństwo, w którym kobiety odgrywają ważną rolę. Kobieta jako dająca życie była w centrum pierwotnej społeczności. To, jak rzadkie są wyobrażenia mężczyzn, podpowiada nam dalsze pytania. Na Uniwersytecie Kalifornijskim Randall czeka na wyniki analizy szkliwa metodą spektrometrii mas. Mamy twoje wyniki, Randy. Zwróć uwagę na ogromną ilość peptydów X. Jest ich tu ponad 300. Możemy szukać amelogeniny Y, ale jej nie znajdziemy. A zatem była to kobieta. Jak dużą mamy pewność, że izoforma Y jest nieobecna, że nie została przeoczona? Spójrzmy na tę krzywą, wyznaczoną na podstawie danych z zębów, współczesnych i prehistorycznych. Pewność wynosi około 81%. Czyli metoda ma podobną skuteczność do technik osteometrycznych. Zestawiając obie metody, możemy mieć co najmniej 96% pewność, że mamy do czynienia z kobietą. Naprawdę pasjonujące. Randall jest przekonany, że Willa to pierwszy znany nauce prehistoryczny myśliwy płci żeńskiej i zapewne nie jedyny. Ale zdania są podzielone. Badacze ostatnich społeczności zbieracko-łowieckich pokazali, że w wielu grupach polują wyłącznie mężczyźni. Część francuskich naukowców twierdzi, że w paleolicie nie mogło być inaczej. Randall skontaktował się z Marilyn Patou-Matisse, specjalistką w tej dziedzinie. Uprawiamy archeologię m.in. po to, żeby poznawać dawną ludzkość. Gdyby etnografia pozwalała nam zrozumieć dawnych ludzi, archeologia straciłaby sens. Należy zachować ostrożność, porównując człowieka pierwotnego z ostatnimi łowcami-zbieraczami. Bo przecież oni nie są żywymi skamieniałościami, tylko ludźmi o własnej odrębnej historii. Uważam, że wnioskowanie na tej podstawie o zwyczajach człowieka prehistorycznego jest nieobiektywne z naukowego punktu widzenia. W Europie nie ma dowodów, żeby w paleolicie obowiązywał taki podział obowiązków. Uważam, że należy zachować daleko idącą ostrożność i nie mówić, że w tamtych społecznościach kobiety nie polowały. Randall Haas na tym nie poprzestaje. Jest na tropie kolejnych prehistorycznych pochówków. W Ameryce Południowej – łowczynie. W Europie artystki i ważne osobistości klanowe. Dzięki współczesnej nauce Clotilde może poznać niektóre z sekretów kobiet paleolitu. A w jaki sposób odbił się na kobietach największy przewrót w dziejach ludzkości? Przejście na osiadły tryb życia w neolicie? Sześć tysięcy lat przed naszą erą na zachodzie Europy człowiek zaczął uprawiać rolę i hodować zwierzęta. Był to początek neolitu. Zastanawiam się, czy wkład kobiet w rozwój rolnictwa nie był przypadkiem znacznie większy niż sądzimy. Poszukam odpowiedzi w nieoczywistym miejscu, nad Marną. Marne.
Clotilde towarzyszy lekarz medycyny sportowej Legarek i Christine Gosset, trenerka wioślarek z reprezentacji Francji. Wyżej kolana. Christine szkoli dziś Clare Valendic i Pauline Rossignol, zawodniczki o ponadprzeciętnej wydolności. Tak trzymać. Do wiosłowania trzeba mieć silne nogi, plecy i ramiona, czyli wszystko. Są umięśnione lepiej od przeciętnego człowieka? Ich masa mięśniowa plasuje się powyżej średniej. Clotilde chce wiedzieć, czy kobiety w neolicie musiały, jak Clara i Pauline, dbać o swoją kondycję fizyczną. Jeśli tak, to niewykluczone, że brały czynny udział w uprawie roli. Archeolog nie ma dostępu do tkanek miękkich, do mięśni. Ma tylko kości. Chciałabym wiedzieć, czy z samych kości można wyczytać siłę danego osobnika. Kość to żywa tkanka. Im więcej jest na niej mięśni, tym wyraźniej kość będzie się adaptować. Owszem, z oględzin kości można wywnioskować masę otaczających ją mięśni. Clotilde udaje się następnie do kliniki przy Narodowym Instytucie Sportu. Lekarze przeprowadzą badanie radiologiczne kości ramienia Clary. Zaraz zaczynamy. Najważniejsze, żebyś się nie ruszała. Doktor Renu chce porównać obraz ze zdjęciem ramienia swojej koleżanki. To pierwsze zdjęcie. Koleżanka ma 40 lat i nie jest szczególnie aktywna. Grubość okostnej wynosi od 4 do 5 mm. U naszej wioślarki jest znacznie większa niż u osoby, która nie uprawia sportów. Podczas wysiłku fizycznego kości są poddawane naprężeniom. Organizm Clary zwiększył grubość okostnej, żeby zapobiec złamaniom. Różnica jest duża, wynosi ponad 40%. Nie spodziewałem się, to godne uwagi. Gdyby się okazało, że u kobiety prehistorycznej jest podobnie, to jakie byłyby wnioski? Wiedzielibyśmy, że jej aktywność była na poziomie porównywalnym z naszymi sportsmenkami, czyli bardzo intensywna. Clotilde chce przedstawić te wyniki kanadyjskiej specjalistce Alison Mary, która zbadała już setki kości mieszanek Europy Środkowej z czasów neolitu. Miło panią widzieć, pani doktor. Przeprowadziliśmy eksperyment na wioślarkach. Chcę pokazać pani zdjęcia, są naprawdę interesujące. Od razu widać, że to ktoś aktywny. Wskazuje na to grubość okostnej i gabaryty całej kości. Ciekawe, jak wypadnie porównanie z kobietami prehistorycznymi. Otóż okazuje się, że kości kobiet z neolitu są o 36% masywniejsze. Te 36% przekłada się na o 10% większą siłę zginania. A co do wyników osobniczych, najsilniejsza kobieta neolityczna w zestawieniu była o 33% silniejsza niż najsilniejsza z francuskich wioślarek. Według Alison Mary kobiety epoki neolitu zawdzięczały swoją siłę temu, że codziennie ścierały ręcznie zboże. Wykonywały przy tym ruchy podobne do ruchów wioślarek. Czyli kobiety pełniły ważną rolę w klanie. Bezapelacyjnie. Taka wielogodzinna praca była podporą produkcji rolnej i dzięki niej z czasem rozwinęła się gospodarka oparta na rolnictwie. Trudno jednak wyczytać ten wysiłek z samych kości. Jeśli zadamy sobie pytanie, kto jest silniejszy, innymi słowy, kto więcej pracował,
Patrząc na kości mężczyzn i kobiet, zawsze twierdzimy, że mężczyzna. U mężczyzn przyrost kości w reakcji na wysiłek fizyczny postępuje nieco szybciej. Dlatego te kości należy raczej porównywać z kośćmi kobiet żyjących współcześnie, których aktywność jest nam znana. Dopiero wtedy możemy stwierdzić, że tamte kobiety pracowały znacznie ciężej niż dotąd sądzono. A zatem, wbrew obiegowej opinii, kobiety w dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju neolitycznego rolnictwa. Clotilde chce jednak wiedzieć, czy uważano je za równe mężczyznom. Kobiety neolitu bywały silne jak dzisiejsze sportsmenki. A co z ich pozycją społeczną? Jadę do Aix-en-Provence po dalsze ustalenia. Czeka mnie nowa niespodzianka. Umówiłam się z Gwenel Good, bioarcheolożką, która potrafi wyczytać czyjąś przeszłość z jednego zęba. Gwenel Good interesuje się dietą i mobilnością ludzi neolitu. Koncentruje się na grupie, która 6 tysięcy lat temu zamieszkiwała dolinę rzeki Yon. Chcę wiedzieć, czym różnili się jej członkowie. W tym celu bada ich zęby. To struktura ludzkiego zęba. Szkliwo jest bardziej przezroczyste. Składa się głównie z elementów mineralnych. Zębina to materia organiczna, która szczególnie nas interesuje. Stanowi zapis tego, czym dany osobnik się odżywiał i środowiska, w którym żył. Można z niej wyczytać wszystko. Warunki panujące w otoczeniu, rytm lat chudych i tłustych, gatunki roślin w diecie, lokalizacje, miejsce pochodzenia. Ząb jest jak dowód tożsamości. Niesłychane. Zgadza się. Gwenel tnie zęby na sekcję o grubości 1 mm. Każda z nich to jakiś wycinek życia. Analizuje próbki pod kątem zawartości izotopów węgla, azotu i siarki, pierwiastków występujących w zębinie. To markery zmian w diecie i zapis wędrówek dawnych ludzi. Wyniki wskazują, że chłopcy i dziewczynki mają po urodzeniu podobny zestaw izotopów. Trwa to przez pierwsze 8 lub 9 lat życia. Potem krzywe wyraźnie się rozchodzą, co może mieć związek z mniejszym spożyciem białek pochodzenia zwierzęcego przez dziewczynki. Ale może też mieć związek ze środowiskiem. W przypadku chłopców i dziewczynek działają różne czynniki. Czy to znaczy, że kobiety są bardziej mobilne, że opuszczają grupę, przechodzą do innych klanów? Istotnie ten wynik potwierdzają inne analizy, które wykazały, że kobiety w neolicie i innych okresach prehistorii przemieszczały się dalej od mężczyzn. Struktura społeczna w neolicie miała charakter patrylokalny, co znaczy, że to kobieta przeprowadzała się do mężczyzny. Te różnice podsuwają nam następne pytanie. Jakie jeszcze wnioski można wyciągnąć z faktu większej mobilności kobiet neolitu? Czy to wyraz podziałów, czy prehistoryczni mężczyźni i kobiety parali się różnymi czynnościami? Czy kobiety pracowały w polu, a mężczyźni zajmowali się trzodą? I czy są jacyś eksperci, których zdaniem to właśnie wtedy zaczęła się męska dominacja? Żeby to ustalić, Clotilde udaje się pod Châtillon-sur-Seine w Burgundii. Caroline Tremont, szefowa obwodu archeologicznego Ardeny, chce nam pokazać Vix. W
Ważne stanowisko z epoki żelaza. Jesteśmy na wzgórzu Lasua. To miejsce, w którym zbudowano jedno z pierwszych miast. Tutaj miasto to wymaga wyobraźni. Stały tu setki domów, ale również pałac. Jego wysokość przekraczała 15 metrów. Było go widać z daleka. Wprawdzie nie został zbudowany z kamienia, ale i tak wyglądał imponująco. Stanowił dowód czyichś możliwości, bogactwa i władzy. W dolinie archeolodzy odkryli resztki kurhanu o 40-metrowej średnicy. Niżej znajdowała się komora grobowa. W roku 1953 odkopano tu ludzkie szczątki i wspaniały skarb. Clotilde i Caroline udają się do Muzeum Gminy Châtillon, nieopodal stanowiska, żeby porozmawiać z kustoszką, Catherine Monet. Te znaleziska są przechowywane w jej placówce. Po odkryciu szkieletu orzekli, zdaje się, nie ma miecza, więc to kobieta. Nawet nie patrzyli na kości. Odkrycie trafiło na łamy prasy. Społeczność naukowa nie była jednak zgodna co do płci pochowanej osoby. Za nami pół wieku najróżniejszych hipotez. Księżniczka, kobieta, mężczyzna, kapłan, transwestyta i tak dalej. Taka władza w rękach kobiety? Niemożliwe. Naukowcy w to nie wierzyli? Przepych pochówku budził wątpliwości. W roku 2003 badania DNA położyły kres spekulacjom. Okazało się, że to jednak kobieta. Była kimś ważnym. Pochowano ją z wyjątkowymi skarbami. Między innymi z tym wysokim na 164 cm greckim naczyniem z brązu o pojemności 1100 litrów. Najokazalszym, jakie dotąd znaleziono. Ale w największe zdumienie wprawił archeologów inny obiekt. Dama z Wix miała na sobie torkwes z litego złota o masie 480 gramów. Nikt nie znalazł drugiego takiego torkwesu. Ten jest jedyny. To dar grobowy, czy ona mogła go nosić za życia? Nie był tylko darem grobowym. Takie przedmioty były jednoznacznymi insygniami władzy. Późniejsi władcy europejscy mieli berło. Taki torkwes symbolizuje władzę polityczną. Czy dama z Wix to odizolowany przypadek? Caroline zebrała dane na temat 3000 pochówków z epoki żelaza i brązu z regionu rozciągającego się od środkowej Francji po Polskę i Czechy. Każdemu z nich przyznawała punkty za materiały, z jakich wykonano złożone tam przedmioty oraz za liczbę tych przedmiotów i ich jakość. Wyniki zadziwiają. Pochówek z Wix dostał 138 punktów. A teraz porównajmy go z innymi. Bije wszystkie rekordy. Jeden z najbogatszych pochówków na świecie. Co nam to mówi o jej statusie? Elita to mało powiedziane. Ona należała do elity elit. Jej grób przypomina pochówki innych osób z tych sfer, niezależnie od płci. Ale nawiasem mówiąc, w tym okresie kobiety miały więcej takich grobów niż mężczyźni. To całkiem zmienia postać rzeczy. Mamy do czynienia z wyjątkowym momentem w dziejach. Z uprzywilejowanymi kobietami dysponującymi władzą, z takimi samymi insygniami jak u mężczyzn. Zdumiewające. Wysoko postawione kobiety, takie jak dama z Wix z epoki żelaza i dama z Cavillon z neolitu. Artystki i myśliwe z paleolitu, czczone ze względu na moc dawania życia. Kobiety mobilne i przewidujące. Kobiety, które prawdopodobnie przyczyniły się do rozwoju rolnictwa w neolicie.
wszystko odbiega od naszych wyobrażeń. Prace współczesnych archeologów ukazują nam zniuansowany obraz rzeczywistości prehistorycznych kobiet. Nie były to ani niewolnice, ani wszechpotężne władczynie. Z pewnością odegrały jednak ważną rolę w dziejach. Nie wolno nam o tym zapomnieć.